Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszej Arii, tak, nie Arai, Arii. Idziemy dalej, nie ma co zlekać. Aż sobie otworzę tak szerzej. Dobra. O proszę, a mogę na przykład... Jak była latarenka? Chyba, że nie mam. Dobra, porozmawiamy z nim. Ale to mi się nie podoba. No i właśnie. Shit. Jak to gdzie? Wiecie co? Ciekawe, czy jest jakiś klawisz, który odpowiada za... masakra. Żebym zobaczył, co się dzieje z tyłu, Boże. A słychać, że jest bardzo blisko mnie, więc podejrzewam... Osiągnięcie poszło. Dobra, Bun. Dalej idziemy Bunem, ale powiem wam, że ja bym to inaczej rozegrał. Ja bym go jakoś skuł albo jakoś związał. A nie, Bun to jest... dobra. To nie jest ochroniarz, tylko to jest ten taki, co przyszedł do szpitala. Coś mam chyba za głośno, zaraz sprawdzę to. Tu na zlecenie jakiś Bun, o ile pamiętam, coś tu było takiego. Nie mam gdzie te moje notatki, a ja jak zwykle, wiecie, mam... Hello? Where have you been? I couldn't see you on the camera. You bailing on me? Bailing out? What the fuck, man? I can't even find a way out of this place. I passed out earlier. You wouldn't believe what I saw earlier. Did you shit your pants as well? Sam se tu przyjdź. You wouldn't want to be in my position. No właśnie. Let's get back to the mission. Make sure you pick up my call after I finish the mission. I will. You know what you need to do after you go outside. I am not going to gamble with them ever again. Nie no, muzyczka jest spoko. Bo też bym chciał ją słyszeć. Czy on miał latarkę? Miał. A nie, miał telefon. Dobra, musimy tutaj obczaić stary budynek, tak? Tu jest przejście, ale jeszcze chciałbym zobaczyć tu. Nie, nic z tego nie będzie. Nie pamiętam, co Bun widział. Shit! This is the building those people fell down from. It was on national news. To znaczy? Jest jakiś garaż, tak? W którą tu stronę pójść? To też tak... Jakieś napisy. Be lost. Tu po tajlandzku pewnie, czy jak? Dobra, druga strona jednak. W tę mańkę. Tu jest jakieś przejście, albo możemy zejść pięterko niżej. Nie otworzę ich, dobra. Czyli jakby taki parking piętrowy, idziemy niżej. Tak? Dobrze mówię? Te. Jakaś dziwna muza.
Czekajcie. Miałem wrażenie, że tam ktoś jest. Nie. Doszukuję się. Okej. Gdzieś mi się tu alarm włączył. Tutaj coś mamy, czekajcie, jakieś łóżko i jakieś notatki znowu. Heartbroken student commits suicide in hospital parking. Co, popełni samobójstwo na parkingu w szpitalu? Ja i mój English? Książkę? Z bankowa książkę? Z nie wiadomo skąd. Ale to są jakieś informacje, które mi tutaj w tej chwili nie pomogą. Ciemno, zgasły wszystkie światła, nic nie widzę. Nawet mi... nic mi to nawet nie pomaga, słuchajcie, ta lampka. To może z drugiej mańki choć ta. Jakieś drzwi. Albo jeszcze po prostu będziemy schodzić niżej, nie? Tutaj może coś jest, są jakieś. Tam też było, ale nie mogę mi otworzyć, bo nie ma klamek. Dobra, tutaj też. To co, schodzimy jeszcze niżej? Chyba tak. Tak. I'm at the old building. Hello? Co to? Hello? Patrzcie. To są ptaki? Myślałem, że to ćmy. Tam na pewno. Ale... nie byłbym sobą. Patrzcie, no rzeczywiście może on tutaj popełni samobójstwo. Nie zdążymy go pewnie złapać. Zresztą to pewnie jest duch. No. O mój Boże. Zerknąłbym, ale nie da rady. That same guy is still hitting on me. I don't think he can take on a bipolar girl like me. Marissa still warns me about him. She told me that Sorn gave her the same creepy feeling like that character from the movie American Psycho. P.S. A street fortune teller stopped me. He told me to stay away from any new encounters. A czemu to są jej notatki? Wspomina coś. Tak, bo ona tam... Co? Nikogo nie widzę, nie wiem skąd ta muza miałaby być. Chyba, że coś mi śmignęło, a ja... Jest tak cholernie, słuchajcie, ciemno. No ale to jest taka... To jest... Aha, drzwi się otworzyły. To jest tego typu gierka, no nie? Co ja bym tutaj chciał? Słoneczko? Halo? Gierka. Gierka zapisana. Czyli idziemy dalej. Dzień dobry. Explore this floor. Czyli teraz musimy to pięterko ładnie wyczyścić. Dobra, tu nie ma nic. Tutaj pewnie też. A, są notatki. Wierta. Aż osiągnięcie wskoczyło. The people bold were dismissed. Okej. Z tego nic nie wiem. Co drugie słowo? Docelowo pewnie tam, ale wiecie, chciałbym się jeszcze tutaj rozejrzeć po tych pokojach. Jakaś recepcja. I tutaj też jest, dobra, toaleta. Widzę już jakąś karteczkę. O! Roma! Roma! It's good to see you. Please help me. Oni się znają? Don't tell me you're doing something stupid like hunting for ghosts. Okay.
I won't tell you then. That's enough. Some people have gone crazy here, and they're going to kill each other. We need to call the police. What? Kill? What the hell is going on with this place? There are ghosts and killers? Is that a woman screaming? Yeah, you have to hurry. I'll go help her. Okay, okay. But where's the exit? Go straight that way. Then you go down the stairs. The door will be open. Nie możemy sobie After razem. This shit is over, please don't tell my dad about this! Okej. Okay. On taki śmieszny jest tutaj akurat. Okej. Okay. Jestem z powrotem. Czyli Roma mi zwiał. Krzyk pewnie był tej Marisy. Tak mi się wydaje. Co to? Patrzcie, tam daleko. To za chwilę. Widzicie to? Uch! Babcia! Babcia jadła z podłogi. Babuniu? Wszystko okej? Może jakaś jej historia, bo tak naprawdę o babci nic nie było. How to see the ghost. Aha. Aha, play. No to jest zabawa taka, tak? Dobra, jakieś tutaj kolejne. Nie pamiętam, czy były poprzednie, jak. Tak? Jak mielibyśmy wywołać ducha. Dobra. Babunia. A czekajcie, a to. A tam. Bo tamtej, z tamtej strony jeszcze by było. A tutaj w ogóle to jedzonko. Mi tu miga. A mogę jeszcze coś zobaczyć? Bo tutaj jeszcze było, słuchajcie, jedno przejście, tam gdzie był Roma. To chciałbym jeszcze zobaczyć ewentualnie. O tu. Aha, toalety. Nie, no jasne. Tutaj też. Aha, czy nic ciekawego. Troszkę tutaj się wszystko narozwalało. Oczywiście w lusterkach się nie przejrzymy. Aha. Dobra, to tylko toalety były. Czasem są takie, nie wiem czy zauważyliście, jakieś tam gdzieś takie małe teksturki, może gdzieś zaraz znajdę, które migają, nie? Tak graficznie troszeczkę to tutaj szwankuje. Coś tam pod wpływem jakiegoś światła, na przykład z tego telefonu, to zaczyna coś tutaj migać. Dobra. Znaczy to mi tam nie przeszkadza, nie? Podczas grania. Zamknęły się. Cóż to za... Dobra, zapis, czyli może być zaraz gruba akcja. Babunia będzie mnie zaraz tu gonić. Tu nie przejdę. Co to jest? Aha, wózek. Ale idzie w moją stronę. Babcia jest taka troszeczkę, wiecie, taka creepy. Nie podoba mi się to. Takie rzeczy to mnie przerażają. Z takich horrorów, wiecie. Nie wiadomo, co to za ludzie są. Oglądałem kiedyś taki horror, kurde, nie pamiętam. Też babunia tam była. Dzieci pojechały na wakacje do dziadków? Tak, coś takiego było. Wizyta? The Visit? Coś takiego. Kuźwa, ale fajny, naprawdę bardzo fajny. Nie będę spoilerował, bo koniec. Końcówka jest świetna. Zakończenie. Dwójka dzieci idzie do właśnie do dziadków spędzać z nimi czas. I tyle wam powiem. Mogę to otworzyć? Jezu, jak tam będzie babcia, bo mi wyskoczy na głowę zaraz. Ja też czuję, że ta babcia wyskoczy, bo to przecież nie może być tak, żeby ona nie wyskoczyła. Już nie wierzę, że nie. Bo gdzieś, wiecie co, po suficie będzie chodzić. O, Jezus, wcale się nie zdziwię. Dobra, ale tu czekajcie, no to nie rozumiem. Coś było, jakieś jeszcze inne przejście? Aha, tu było, no ale to było zamknięte. Może się teraz otworzyło, czekajcie, chodźcie. Nie, cały czas jest zamknięte. Coś przeoczyłem, coś nie zrobiłem, tylko nie wiem co. W tych toaletach coś? No otworzyłbym te drzwi, ale się nie da, widzicie sami.
Aha. Boże. Nie jestem na to gotowy. A, więcej was matka nie miała. Jezus Maria, jaka schiza totalna. Po prostu ręce opadają. Nie przejdę tędy. Nie. To dobra, to chodźcie tu, bo tu chyba pewnie się teraz otworzyło. Jest obrzydliwe. No Jezu, co się tu zrobiło? O mój Boże! A teraz? Zamknięte. Dobra, to tu. Dobra. Babcia znowu pewnie... Zamknięte drzwi. Co tym razem babcia zrobi? Słyszę jakieś bulgotanie. Sprawdzę jeszcze ten pomieszczenie. To pomieszczenie. Nic. Nie ma babci. Babcia tu ma jakiś... Jakiś ołtarzyk. Tutaj jest kluczyk. Bier. I notatki. Rozumiem, że jakaś mapka, która nam gdzieś coś pozwoli. The map. Open the door. Aha, czyli musimy dzięki tej mapie otworzyć sobie te drzwi. Tu jest jeszcze jakaś notatka. O mój Boże. Jakaś historyjka. Te. Zostawiam wam to. Dobra, mamy klucz. Czyli albo te drzwi na wprost, albo jeszcze cofniemy się, bo jeszcze jedne były tam, tak? To będą... No dobra, zamknięte. A tu? Bo jeszcze jedne były tu. O te. Dobra, to te są teraz otwarte. Tu się pali światło. Co się tam zadziało? Aha. Jezu, teraz dopiero zauważyłem. Jaszczurka. Dobra. Tu jakieś mamy notatki. Jakiejś wyspie, tak? Nie było takim jakimś rajem, tylko... może tam ranili, zabijali ludzi? Nie wiem, co to za wyspa? To jakaś ta historia, chyba tam z tego poprzedniego też coś. Z tej poprzedniej notatki. Patrzcie, jaszczurka jest na ścianie. A nie, dwie są, patrzcie. Trzy! I słyszę takie... Dobra. Kobiece włosy. No jakieś straszne rzeczy, tak? Chodzi o tej, o tą wyspę cały czas. A co ma to wspólnego z tą babką? Z tą babcią tu? Dobra, co zrobią gekony? Grubo. Słuchajcie, grubo. Widzieliście to? Mała syrenka to była. No. Czy otworzyły się teraz te drzwi? Nie wiem w ogóle, co zabrałem. Tam się już nie wracam. To. Naprawdę? Czy były jeszcze jakieś inne drzwi? Co ja tu pominąłem? Pominąwszy coś? Aha, może tu były jeszcze jakieś drzwi? Nie, to było tylko to przejście. Nie przejdę tędy, tak? Nie, absolutnie nie ma takiej opcji. Zresztą nie wiem, czy ja tam chcę. No a tutaj nie było żadnego, tak, przejścia. No to nie rozumiem, czekajcie, bo... Tu? Zamknięte. No to chodźmy w takim razie do... tam, gdzie ten ołtarz, nie?
Tutaj nie. Tu? Może tutaj muszę coś dać? Tak, czekajcie. Kadzidełko. No. Czekajcie, bo mi nie zaskakuje mi. Czy ja już to zrobiłem? Nie wiem, czy czasem nie zrobiłem już tego. No bo patrzcie, jak wchodzę w to, to tutaj się nic nie dzieje. Dobra, to może teraz się otworzyły te drzwi, jak daliśmy kadzidełko. Czy co to tam dałem? Nie wiem, co to... Kadzidełko dałem, nie? No. Dałem. Nie dałem. Matko, to wszystko tu nie działa. Co ja mam jeszcze zrobić? Może jeszcze coś? Gdzieś tu jeszcze coś może zaskoczy? Bez sensu. No nie. Widzicie sami. Zaciąwszy się. Tutaj te notatki ja już pozbierałem. To jest ten... Dobra, chwileczkę. Okej, jestem z powrotem, ale słuchajcie, chyba mi się... Jestem, po prostu widzicie mnie, bo coś mi się chyba... Kolejne, znaczy wcześniejsze 10 minut nie... Kamerka mi się nie odpaliła, także nie było mnie widać, ale już jestem. Mam nadzieję, że wszystko teraz będzie okej i mi się to nagra. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Czy ja mam się wrócić tutaj? Chyba tak, bo tak można by było spojrzeć na tą mapę, ale... Zaraz zobaczę, czy to wszystko... Nie, dalej zamknięte. Nie wiem, o co chodzi. Matko Bosko. To ja nie wiem. Przecież tu nie było żadnego przejścia. Tutaj zabraliśmy to coś. Stąd. I koniec. Nic więcej nie było. Drzwi pozamykane. Szkoda mi, że mi się to nie nagrywa. Nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, bo mam nowy telefon też i... Nie za bardzo jeszcze go... Potrafię rozkminić. Nie wiem, co mam tutaj dalej zrobić. Cały czas jest wszystko pozamykane, a ten ołtarz ni hu hu. Tutaj w tych kibelkach to raczej nic nie było, ja pamiętam. Przecież tyle tych było. No jakby tutaj trzeba było coś zrobić, ale widzicie sami, że... O, dobra. Będzie? No, okej. Nadal się nie przycisnę. Czy jeszcze mam coś tutaj zrobić? Czekajcie. Nie, dalej nie. Przez chwilę było... Aha, że mogłem odpalić... No nic tu więcej nie mogę chyba zrobić na tym... Czekajcie, znowu coś się pojawiło. Czy to po jakimś, nie wiem, pod jakimś kątem muszę to... Nie rozumiem tego. Aha, dobra. Pod żadnym. Pod żadnym kątem, Frodo. Jak myślicie, otworzą się teraz? Chyba tak, co? Tak. Dobra, kolejne notatki. Może jakaś historia dalej? Tak, jakaś historyjka. O grobie i kwiatach. Czy nie? Dobra, zamknęły się. Gra się zapisała. Kolejne notatki. Oj, to musiała być jakaś okropna śmierć.
Dzień dobry. Co? Mój Boże! Nie patrzę, co się dzieje z tyłu za mną. Nie mam na to ochoty. I jest masakra. Mogę tylko słyszeć, co ona tam wyprawia, syrenka. Wiedziałem, że będzie nas gonić. Ja wiedziałem. Mój Chryste, panie, druga idzie. Może tu. No, akcja jest. To trzeba przyznać. Aczkolwiek nasz bohater bardzo wolno to robi. Nie, nie patrzę się tam, nawet nie mam ochoty na to. Jumpaj, jumpaj. Mój Boże. Tutaj też muszę skakać? No. Ale wiecie co, mam ochotę tak sobie zerknąć z tyłu, co tam będzie. Na przykład teraz. Jezus Maria, ale... Czekajcie, bo ja nie wiem... Boże, nie widzę nic. Nie wiem, co mam zrobić. Aha, może tak? Nie, też nie. Dobra, udało mi się. O mój Chryste, panie, jeszcze jacyś ludzie tutaj. Przez chwilę było tak ciemno, że nie wiedziałem, co mam zrobić. Dobra, Marisa tym razem, słuchajcie. Nie pamiętam, co się z nią stało. Czy ona gdzieś nie wpadła do szybu windy? Tak było? Tak, 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 tak było. Wpadła do tego szybu windy. Halo? Co ona miała? Telefon? I need to get out of here. This place is too dangerous. Dobrze. Niestety Marisa nie ma telefonu. Nie, no ma. Po prostu muszę... Czekajcie, ktoś tam jest. Muszę uciec z tego miejsca, tak? Kto to jest? Aria. Aria, mhm. Może ona nas wyprowadzi, bo ja mówię wam, że ona nie jest... Dla naszej Marisy na pewno nie jest zła, bo byłyśmy przyjaciółkami. Przecież. Dobra, czyli tutaj nie ma sensu. Ona nas prowadzi. Halo? Na dół. Boże. Co? Myślałem, że jakaś głowa tam wystaje, słuchajcie. Zamknięte. Co jeszcze niżej? Coś... Aha! Coś się dzieje, chciałem powiedzieć, a tu... Fotel za nami leci. Dobra, jeszcze niżej. Nie chcę do jakichś piwnic schodzić, bo najgorzej. Stąd to wszystko wygląda tak samo. Tu jest jakieś pomieszczenie, ale ono jest w tej chwili puste. Mi coś za tego winkla wyjdzie, to zwariuję. Nie wiem, jest ta muzyczka, ale ja nie wiem, o co chodzi, bo wiecie, to tak... Information. Boże. Coś widzicie? Bo ja nie. O, teraz lepiej. To? Tu otwarte, a. Dobra, jest Marisa. Ale zerknę tu jeszcze, dobra? Boże. Co to za odgłos? Nie ma tu nic. A tu?
Ktoś tu wisi, czy jak? Aha. W ogóle kibelek, wiecie. Trochę nie w tę mańkę, co trzeba. A tu, aha, tu dalej nie ma przejścia. Chyba ktoś po prostu przesuwał ten, tą muszlę. Dobra, chodźcie do Marisy. Znaczy, do Ari. Mistrz jestem, wiem. Uuu, jakiś hall. O mój Boże. Ktoś tu jest. Zaraz wracam do was. Okej, jestem z powrotem. Zerknąłem, czy mi się nagrywa. No to już mi się nagrywa. To jedno niestety tam... Who did this to you? A to jest Aria? A tędy mi nie pozwala przejść. Dlatego mówię, że to ktoś jej to zrobił. To nie jest tak, że... Niby tędy mógłbym przejść. Aha, nie pozwalają. Dobra. Czyli to jest jedna, jedyna droga tędy. Szafkę coś otworzę? Nie. O kurde. Tędy, tak? A nie mogę się przecisnąć? Nie, mogę. Nie pozwala mi się zbliżyć. Chciałbym ją zobaczyć. No, ona tam coś szaleje. Tu są jakieś drzwi, ale nie przecisnę się. To chodźcie dookoła. Tu są drzwi. Dobra, bo tutaj nie ma sensu, tak? Chociaż... A nie, zniknęła, patrzcie. Notatki są. Maniakalna depresja. Ciekawe. To chodzi o tą Arię cały czas, nie? No jesteś na górze, to mi za tobą, a tamte drzwi? Arię? Zniknęła. Chodźcie, sprawdzimy jeszcze tamte drzwi. To może być tylko takie samo jakieś pomieszczenie, ale wiecie, chodzi mi o jakieś notatki, żeby... Nie przeoczyć, nie? Jak będzie jakiś zapis, to sobie zakończymy. I will wait for you. Poczekam na ciebie. Tu zamknięte. Okej. Tutaj te środkowe pewnie drzwi, co? Bo to jest główne, ale tam są jeszcze. Chciałbym sprawdzić, czy... Okej. Chciałbym sprawdzić, czy... O, widzicie, notatki są na przykład. Co się dzisiaj stało? Two people die. Jump. Skoczyli z dachu. Chciał pomóc dziewczynie, ale nie było ciała, tylko jej telefon. Co tu się dzieje? Ale... Aha, bo to jest Rama. To jego notatki tutaj? Czemu? Dobra, cię zobaczymy. O kim on mówi? My telefon mamy. Tak pomyślałem, że na przykład o Marisie mówi, ale nie. Marissa went ape shit today. This is the first time I've ever seen her like this. Maybe I shouldn't tell her that I'm seeing Sorn. Well, it's already too late. I already love him. Idzie teraz? Tam chyba, nie? Pewnie się otworzyło. Nie ma jej na dole. Tak, przeszła przez te drzwi. I tu co mamy? Kawałek szkiełka, czyli znowu, słuchajcie... Nie wiem, czy to jest jakiś wątek... Nie... Shit. I'm pregnant. What should I do? I really want to talk to Marissa. I think there's something wrong with Sorn's phone. I couldn't contact him at all today. To cały czas Araya tutaj przeżywała te... A Marissa mówiła mu, żeby
Mówiła jej, żeby sobie dała spokój z nim, bo to jakiś taki niezłe ziółko. A ona teraz jest w ciąży z nim, po prostu świetnie. Rozumiem, że tutaj wszystko... To gdzie moglibyśmy się jeszcze udać? Tam, dobra. Tylko tędy chyba nie przejdę, czy przejdę? Nie, przejdę. Okej. Okay. Jakby będzie jakiś zapisik... Dobra, jest. To... Okej, okay, słuchajcie, jestem z powrotem. Znowu mi troszeczkę przerwało, także nie było mnie widać przez chwileczkę. Także sorry za to. Ja muszę tutaj jeszcze po prostu ten mój telefon cały czas jakoś śledzić i patrzeć. Miałem za bardzo... Miałem w ogóle, zapisywało się na telefonie, dlatego mi się nie zapisał tamten jeden plik. I za duża rozdzielczość, niepotrzebnie, tak. Więc muszę tutaj trochę pozmieniać. Słuchajcie, tutaj sobie zakończymy. Myślę, że to jest bardzo dobry moment. Zobaczymy, co dalej będzie. Bardzo mi się to podoba. Fajna ta gra jest. Aczkolwiek jest... No, dowiadujemy się tam pewnych rzeczy. Przestawiamy się pomiędzy postaciami. Ale no jest cały czas praktycznie to samo, czyli chodzimy cały czas po tym szpitalu, nic takiego tutaj nie ma ciekawego, nie? Bo takie moje zdanie. Dobra, w każdym razie dziękuję Wam za dzisiaj i cóż, do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.